A, jesteście już. Witam. To jest kanał VTK, a w tym odcinku o prądzie będziemy tworzyć figury, wzory Lichtenberga. Użyjemy do tego celu transformatora z mikrofalówki, który generuje napięcie w wysokości 2200 V. To są właśnie takie wzory. Zapraszam do oglądania. Nazwa tych wzorów figur pochodzi od profesora matematyki i nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Göttingen, Georga Christopha Lichtenberga. Figury Lichtenberga nazywane też są figurami piorunowymi i występują u osób, które doznały porażenia prądem elektrycznym podczas wyładowania atmosferycznego, czyli podczas uderzenia pioruna. Do tworzenia figur piorunowych potrzebne jest wysokie napięcie. Nam wystarczy napięcie wygenerowane z transformatora mikrofalówki w wysokości 2200 V. Podczas przepływu prądu przy przyłożonym wysokim napięciu przez izolator, przez materiał, który słabo przewodzi prąd, tworzą się wzory w formie rozgałęzionego drzewa. Ponieważ dysponujemy napięciem tylko 2200 V, aby wspomóc przepływ prądu przez dielektryk, użyjemy płynu, który jest mieszaniną w tym wypadku Coca-Coli i sody oczyszczonej, ale może też to być zwykła woda z solą, czy zwykła woda z sodą oczyszczoną. Chodzi o to, żeby płyn był albo zasadowy, albo kwasowy lub solny. Patrzcie uważnie, za chwilę zacznie się magia. Gdybym dysponował o wiele większym napięciem, nie trzeba byłoby używać żadnego płynu. Podczas przepływu prądu między tymi dwoma biegunami wytwarza się plazma. A ponieważ plazma przewodzi prąd elektryczny i jej opór, przeciwnie niż w przypadku metali, maleje ze wzrostem temperatury. W końcowym etapie powstaje łuk elektryczny. Thank you.
Jak widzimy na filmie, możemy użyć wysokiego napięcia do zdobienia drewna. Powstają niepowtarzalne, piękne wzory. Proces zdobienia możemy w niewielkim stopniu kontrolować. Proszę zwrócić uwagę na przyrząd po lewej stronie. Jego wskazania, czyli przepływ prądu w zależności od tego, w którym miejscu przykładam elektrodę na materiale, wartość przepływającego prądu zmienia się. I jeszcze jedna próba zdobienia. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę, najlepiej jak będzie to łapka w górę, komentarz i oczywiście subskrypcję. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień, a już wkrótce zobaczymy się w następnym filmie. Dziękuję za uwagę.